Test numer 1. Stabilizacja wyłączona. Numer 1. Stabilizacja wyłączona. Test numer 1. Stabilizacja wyłączona. Test numer 2. Stabilizacja standard. Stabilizacja ACTIVE. Stabilizacja OFF Sony ZV-E10. Sony ZV-E10. Stabilizacja standard. Sony ZV-E10. Stabilizacja ACTIVE. Sony ZV-E10. Sony ZV-E10. Stabilizacja OFF GIMBAL Sony ZV-E10. GoPro 4K 25 L liniowy linear boost. Gimbal bez stabilizacji. Ok, stabilizacja off. Ok, stabilizacja standard. Active, stabilizacja active. GoPro jest HyperSmooth Boost, właściwie Boost, stabilizacja. Sony ZV-1 bez stabilizacji. Sony linear. Słuchajcie, okazuje się, że naprawdę nie ma idealnego aparatu. Trzeci dzień Sony ZV-E10. Okazuje się, że stabilizacja działa tak sobie. Na szczęście dzisiaj zainstalowałem Catalyst Browse i to jest program do stabilizacji, podobny trochę do GoPro Real Steady Go, który umożliwia nam ustabilizowanie ujęć w postprodukcji. Tylko trzeba mieć wyłączoną stabilizację, tak jak ja teraz, i dopiero w postprodukcji na kompie wystabilizować te ujęcia. Można to zrobić automatycznie w Catalyst Browse lub też manualnie i tam dobieramy procent kadrowania, procent kropa, bo wiadomo, że żeby ustabilizować, trzeba wyciąć z pierwotnego prostokąta dużo mniejszy, na przykład 10-15% minimum, a następnie dopiero można podziałać. Teraz oparłem sobie kamerę na słupku, jestem w pełni stabilny. więc stabilizacja tutaj nie jest taka potrzebna, ale jak tylko ruszymy, to już wiadomo, że kadrowanie jest bardzo aktywne i faktycznie to działa. Dzisiaj testowałem też różne tryby, stabilizację ACTIVE, stabilizację STANDARD, stabilizację w postprodukcji, a także gimbala. Teraz używam całej długości statywu, mikrofon mam podpięty po kablu i jak widzicie, nie mam stabilizacji w ogóle. Tak wygląda najszersze pole, jeżeli strzelam 16, tym kitowym obiektywem. Można dobrać też obiektyw 10-18, natomiast trzeba wiedzieć, że on ma minimalną przysłonę 4, równo 4, czyli przysłona tam jest stała 4. I teraz, gdybym chciał mieć stabilizację ACTIVE, to musiałbym mieć od siebie ten aparat przy 16 mm, tak jak teraz. On jest mniej więcej ode mnie 1,5 metra, jak nic. No to faktycznie i to jest dopiero kadr przy dobrej stabilizacji, takiej jak na przykład daje GoPro, który jest akceptowalny, czyli mamy ACTIVE teraz, ale zobaczcie, ja postaram się iść z tym. Teraz mamy ACTIVE i teraz mamy cały wysięg Manfrotto tego malutkiego, Compact Action, czyli pewnie z 1,40 m. I w taki sposób można vlogować stabilnie z Sony. Czy to jest aparat do vlogów przy tym rolling shutter jeszcze? Jeżeli ktoś mi to powie, że to jest aparat do vlogów z obiektywem kitowym, no to powiem, że tak. Aczkolwiek, teraz sobie go położyłem, bo już nie mam siły, aczkolwiek trzeba zachować spory odstęp, 1,5 metra. Słuchajcie, podsumowując, widać wyraźnie, że nie ma tak dobrej stabilizacji ten aparat jak GoPro, niezależnie jaką metodę zastosujemy, no chyba że będzie bardzo duży crop, ale tak czy inaczej, ja byłem świadomy i kupiłem go właśnie do takich celów jak praca na statywie. Zobaczymy, jak wyjdzie projekt związany z lataniem z tym aparatem. Kto wie, może już niedługo coś ciekawego z tego się wykluje. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!